dobry. Dzisiaj naszym gościem w studio Wszechnicy Fundacji Wspomagania Wsi jest pan doktor habilitowany Sławomir Kalinowski, ekonomista, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan profesor, a powiemy, że się znamy i będzie nam łatwiej rozmawiać na ty, że zgodziłeś się na tę rozmowę i na to, żeby opowiedzieć o bardzo interesującym projekcie badawczym. Mam nadzieję, że dla wszystkich ten projekt będzie interesujący. Dotyczy w końcu koronawirusa i sytuacji ludności. A jak to się stało, że bardzo szybko wpadliście na pomysł zrobienia tych badań? Chyba byliście jednymi z pierwszych, potem te badania się wysypały. Tak, myślę, że byliśmy jednym z pierwszych zespołów, który może nie wpadł na pomysł, bo te pomysły pewnie szybko się pojawiały w różnych instytutach, na uczelniach. Niemniej jednak pani profesor Maria Halamska stwierdziła, że warto sprawdzić, co dzieje się na obszarach wiejskich, ale nie tylko, bo na szeroko rozumianych peryferiach, czyli małe miasteczka i wsie. Co dzieje się z ludnością? Co dzieje się z instytucjami? Czy one zdają egzamin w tym trudnym czasie? A także co osoby, które związane są z tymi instytucjami, co robią dla lokalnej ludności? Czy sprawdzają się, czy też nie? No i właśnie, pani profesor stwierdziła, że zrobi badania socjologiczne, ale ja pomyślałem, no nie jestem socjologiem, jestem ekonomistą, a czasami o sobie mówię socjoekonomistą i warto, żeby też badania związane z poziomem życia, z ubóstwem, z dochodami ludności czy mieszkańców również zrobić. Dlatego pomyślałem, że włączę się w te badania ze swoją tematyką. Czyli te badania obejmowały też inne tematy, tak? Tak, te badania są bardzo szerokie. Moja tematyka jest tylko odnogą bardzo szerokich badań, bo i robione są badania związane z samorządnością, z hospicjami, także ze szkołami i nauczycielami, a także rodziną. Bardzo ważną kwestią przy badaniach jest reprezentatywność badanej grupy. Czy mogę prosić Cię, żebyś chwilę powiedział o tym, co oznacza ta reprezentatywność i jak w tej trudnej jednak sytuacji pandemii, jak sobie z tym poradziliście? No i z tą reprezentatywnością próby jest mały problem, dlatego że w okresie pandemii, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, trudno było taką reprezentatywność, bo nie byliśmy w stanie dotrzeć do wszystkich osób. Ale powiedzmy, czym jest reprezentatywność? Reprezentatywność bada się według różnych frakcji, chociażby według płci, według wykształcenia, miejsca zamieszkania, czyli ilość osób w próbie powinna być taka sama jak w społeczeństwie, oczywiście w zmniejszonym wymiarze. Czyli mamy uzyskać takie społeczeństwo w pigułce. Tak, chcielibyśmy uzyskać społeczeństwo w pigułce. Oczywiście w przypadku takich badań jak my, takich ad hoc robionych, trudno taką reprezentatywność, tym bardziej, że badania były robione dość, może nietypową, ale w tej sytuacji dość typową metodą CAVI. Ja już to od razu wyjaśnię, czym jest ta metoda CAVI. To jest oczywiście z angielskiego skrót, ale po polsku to jest metoda związana z komputerem i wykorzystaniem komputera i internetu do dokonania wywiadów czy badań naukowych. Czyli siłą rzeczy osoby, które biorą udział w tych badaniach, które są, techniczny termin, respondentami, muszą dysponować komputerem, dostępem do internetu i powiedzmy być na tyle sprawne w posługiwaniu się tym sprzętem, żeby no, bez trudu wziąć udział w takim badaniu. W rzeczy samej. Tym samym tracimy pewną reprezentatywność, dlatego że nie mamy pewnej grupy społecznej, tych chociażby, którzy nie wykorzystują komputera. Można oczywiście w pewien sposób ominąć to i dotrzeć do osób, które nie wykorzystują komputera poprzez rodzinę, poprzez znajomych. I ja na forach społecznościowych prosiłem osoby, aby takie badania zrobiły wśród swoich znajomych, które wiedzą, że nie mają komputera i nie dysponują, czy nie korzystają z internetu.
No niemniej jednak siłą rzeczy ta metoda spowodowała, że pewne osoby nam z tej grupy uciekły. Więc ta pigułka nie do końca jest tak faktyczna czy porównywalna z całością społeczeństwa. No niemniej jednak cała grupa jest na tyle duża, że możemy pewne wnioski wyciągać, co się działo ze społeczeństwem i co, jak zmieniały się poglądy, czy też podejście do zarówno koronawirusa, jak i swojej sytuacji społecznej, czy też ekonomicznej. Zmieniały, czyli powiemy o tym, że były dwie tury do tej pory tego badania, ale mnie, nie wiem czy zdziwiło, ale w każdym razie zwróciłam uwagę, jeśli chodzi o tę pierwszą turę, na fakt, że chyba 4/5 osób, które odpowiedziały na ankietę, to były kobiety. Tak, w drugiej turze kobiety dominowały znacząco wśród ankietowanych. No niemniej my pytaliśmy się głównie o gospodarstwa domowe, o rodzinę, zatem uznaliśmy, że to nie jest problem, że kobiety odpowiadają, tym bardziej, że bardzo często one są głową gospodarstwa domowego i one decydują o wszelkich wydatkach w tymże gospodarstwie. Ale prawdą jest, że to kobiety najczęściej odpowiadały na pytania, które my zadaliśmy. No i co było, czego najciekawszego dowiedzieliście się? Co było może zaskakujące? Bo to zawsze jest najciekawsze dla badacza. Co było zaskakujące? Dla mnie zaskakujące w największym zakresie było to, i tu użyję takiego nieładnego słowa, niepopularnego, dychotomia, czyli zróżnicowanie odpowiedzi pomiędzy tym, co czujemy i co myślimy o swoim gospodarstwie domowym, czyli ta skala taka malutka, mało. Tak mikro, bo tylko nasze gospodarstwo domowe, a tym, co myślimy o całym społeczeństwie, o całej gospodarce, czyli ta skala makro, o całym społeczeństwie. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo podejrzewałem, że raczej jesteśmy bardziej skłonni uważać, że nasza sytuacja jest lepsza od pozostałych, bo to wynikało również z innych badań, które prowadziłem we wcześniejszych latach. Ale nie myślałem, że to zróżnicowanie tych odpowiedzi będzie aż tak znaczne. Bo chociażby, jeśli zapytaliśmy się o ubóstwo w kraju, czy ono wzrośnie, większość osób uznało tak. Ponad 60% uznała, że to ubóstwo wzrośnie. Ponad 40% była pewna, że wzrośnie. Ale jak się zapytaliśmy, czy ty będziesz ubogim, czy twoja sytuacja finansowa się pogorszy, tu nagle spadała ta ilość odpowiedzi do 20%, 18% ta pewność. A jeszcze sytuacja odnośnie pracy i posiadania tejże pracy. Jak się zapytaliśmy, czy bezrobocie wzrośnie, ponad 90% w pierwszym badaniu, a około 80% w drugim badaniu stwierdziło, tak, na pewno bezrobocie wzrośnie. Ale się zapytaliśmy, czy ty stracisz pracę? Okazuje się, że w drugim badaniu niecałe 10% osób stwierdziło, tak, mogę stracić pracę. Chyba 6% było tego pewnych, że straci tą pracę. Czyli nagle się okazuje, że to przybliżanie się lub oddalanie niebezpieczeństwa powoduje, że te nasze odczucia w stosunku do naszej sytuacji, ale też do sytuacji całego społeczeństwa zmienia się. I to było jakby takie najważniejsze moje spostrzeżenie z tych badań. Drugie spostrzeżenie to wzrost optymizmu pomiędzy pierwszym a drugim etapem badań. Ja tylko podkreślę tło, jakie było tychże badań. Może powiedzmy jeszcze te daty, kiedy były te... No właśnie, te tło jest dosyć istotne, bo w pierwszym badaniu my prowadziliśmy w połowie kwietnia, czyli właściwie koło miesiąca od rozpoczęcia pandemii. Drugie badanie to był koniec czerwca, czyli już te przyzwyczajenie do tej pandemii z jednej strony, a z drugiej strony już pewne obostrzenia były znoszone. Inne tło, które chciałbym pokazać, to ilość osób chorych. W pierwszym badaniu to było około 300 osób już wtedy zmarłych i około 3000 czy 5000 chorych. W drugim etapie to było ponad 35000 chorych i zmarłych, około
Nie jestem pewny, ale około 3000 osób. Czyli widzimy, nagle zmieniają się też ilości zachorowań, ilości śmiertelne, ale mimo wszystko ten optymizm nagle między tymi badaniami wzrasta. Pojawia się znacząca różnica osób, które nagle, no nie nagle, bo to 2 miesiące, uważają, że właściwie nic takiego się nie stało, czy nie dotyczy nas ta sytuacja związana z koronawirusem. Czyli to jest drugi, powiedzmy, element badań. Trzeci to konieczność ograniczenia potrzeb. Część osób, które odpowiadały w ankiecie, uznała, że ich sytuacja w związku ze stratą pracy, w związku ze zwiększeniem się poziomu ubóstwa spowoduje, że będą musieli ograniczać potrzeby. I tutaj potrzeby, jakie te najważniejsze, które będą ograniczać, to wypoczynek, czyli ten czas wolny, odzież i obuwie i kultura. I tutaj powstaje pewne pytanie, czy to faktycznie, bo jeśli popatrzymy na ostatnie dni, które faktycznie bardzo ciepło w kraju, czy te potrzeby wypoczynkowe zostały zmniejszone, mam już pewną wątpliwość, czy te odpowiedzi nie były bardziej postulatywne niż faktyczne, rzeczywiste. Może takie było wyobrażenie w momencie udzielania odpowiedzi, czy obawa, tak, że no trzeba właśnie to będzie ograniczyć. Dokładnie, ja myślę, że to w dużej mierze była obawa, że będzie trzeba ograniczyć te potrzeby, a niekoniecznie, że faktycznie te osoby będą ograniczać. Ale co ciekawe, te potrzeby wypoczynkowe chociażby w największym stopniu wskazywane przez ankietowanych, że będą ograniczane, wyrażały osoby z wyższym wykształceniem, czyli wydaje mi się, z taką większą troszeczkę świadomością tego, że ta choroba jest faktycznie, czy ten wirus jest faktycznie zagrożeniem. Im niższe wykształcenie, tym to poczucie, że będzie trzeba ograniczać te potrzeby, również było niższe. No może trochę to wynika z tego, że te osoby, dla których ten wypoczynek jest ważną potrzebą i zobaczyły, że no nie będą mogły z niego skorzystać, to powiedziały, tak? Tutaj się chyba nakładają dwie rzeczy. W pierwszej kolejności to ta świadomość właśnie, że ta potrzeba, czy wypoczynek, czy w dalszej kolejności kultura są ważne, ale z drugiej strony wcześniejsze wydatki na te potrzeby. Bo jeśli sobie wyobrazimy sytuację, że faktycznie osoby z niższym wykształceniem często no, mają niższe dochody siłą rzeczy, i one częściej z tego wypoczynku korzystały, przynajmniej jeśli chodzi o wypoczynek, taki wyjazd, czy to za granicę, czy to nad morze, czy w góry. Rzadziej korzystały, rzadziej, nie tak, częściej. Rzadziej korzystały, bo nie miały odpowiednich środków, więc może też rzadziej odpowiadały w tym momencie, że te potrzeby będą musiały, że z tych potrzeb będą musiały te osoby zrezygnować, bo one właściwie tych potrzeb wcześniej w takim zakresie nie miały, jak osoby z lepszymi dochodami. Czy nie realizowały, bo może miały te potrzeby, ale nie mogły ich zrealizować. Z jednej strony mogło tak być, że miały te potrzeby i nie mogły realizować, ale w pewnym momencie, jeśli nie realizuje się potrzeb, to gdzieś podświadomie unika się także tych potrzeb i rezygnuje i nie ma się poczucia, że trzeba z nich zrezygnować, bo ja ich po prostu nie realizuję. Jest to taką rzeczą normalną dla osoby, że ja nigdy nie realizowałem jakiejś potrzeby i generalnie może ich nie potrzebuje. Czyli to przestaje być potrzebą. Przestaje być potrzebą, tak. Przynajmniej uświadomioną, bo jest nieuświadomiona, bo każdy z nas chce wyjechać, każdy z nas chce odpocząć, każdy z nas chce korzystać z kultury, ale teraz pytanie, na jakim poziomie jest ten wypoczynek, na jakim poziomie korzystanie z kultury, bo jak okazuje się też z badań, które przeprowadziliśmy, w pewnych grupach korzystanie z kultury jest tylko na poziomie takim receptywnym, związanych z telewizją i to jest ten poziom, z którego się korzysta. Niekoniecznie to jest teatr, niekoniecznie jest to opera, niekoniecznie to jest jakiś inny taki, dla wielu wyszukany może bardziej styl korzystania z tejże kultury.
Chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, jak zacząłeś omawiać te wyniki, o tej rozbieżności między oceną sytuacji własnej i spodziewanym pogorszeniem bądź nie w różnych sferach i tym, ja sobie myślę, takim pesymizmem co do ogólnej sytuacji, tak? Sytuacji w kraju, sytuacji całego społeczeństwa. I czy nie myślisz, że to trochę może być tak, że udzielając odpowiedzi na temat swojej sytuacji, no jednak posługujemy się pewnymi faktami z naszego życia, a udzielając odpowiedzi dotyczących no, całej społeczności czy całego kraju, jesteśmy dużo bardziej pod wpływem takiego, mówiąc umownie, szumu medialnego i tonu, ogólnego tonu takiej opowieści. I wydaje mi się, że na początku pandemii szczególnie no, było mnóstwo takiego pesymizmu w powietrzu i trudno było w zasadzie temu nie ulec. Dokładnie, dokładnie tak jest. Na początku pandemii, kiedy my słyszeliśmy w telewizji, że ta pandemia jest wielkim zagrożeniem, takie poczucie strachu się rodziło i my temu poczuciu strachu ulegaliśmy. Ale w miarę upływu czasu widzieliśmy, właściwie ta pandemia nie dotyczy nas. Jak się okazuje, koło tylko 100 osób, które w naszej ankiecie brało udział, miało kontakt z kimkolwiek, kto był chory, czy słyszało, że ktoś bliski z rodziny był chory. No i teraz część osób stwierdziła, właściwie ta pandemia nie dotyczy mnie bezpośrednio. Ona jest jakimś wymysłem medialnym, tak naprawdę. Bo właśnie nie dalej jak wczoraj oglądałem telewizję i program telewizyjny, wywiad, w którym pytano pana, dlaczego nie ma maseczki, jest mnóstwo osób, a on nie ma maseczki. A on mówi, wie pani co, ja jestem tym już zmęczony. Ja już mam dość tego, tyle się o tym mówi, ale gdzie jest ta pandemia? Tej pandemii nie ma. Dlatego część osób, widząc, że ta pandemia nie dotyczy mnie bezpośrednio, gdzieś w telewizji oni mówią, straszą, każą nosić maseczki, nie każą pracować, ale czy ona faktycznie, ta pandemia w rzeczywistości istnieje? Czy, no niejednokrotnie mogliśmy słyszeć, a to taka grypa. Takie dosyć lekceważące podejście do tej pandemii. No i to spowodowało, że część osób uznało, że tak właściwie, skoro ona nas nie dotyczy, no to czym ja mam się przejmować? Stąd ten optymizm wzrastał na przełomie tych dwóch miesięcy. On pojawiał się systematycznie, coraz więcej osób uznało, że to właściwie nie dotyczy nas. No i właśnie. Mimo, że coraz więcej ludzi choruje, nie tylko w Polsce, ale no w skali świata, tak? I to jest właśnie ten paradoks całej tej sytuacji, że coraz więcej osób jest chorych, coraz więcej osób no, umiera. No mówi ale się też o głębokości kryzysu ekonomicznego, dokładnie, tak? W Stanach już nie można temu zaprzeczyć. Dokładnie, że rośnie bezrobocie. Może w Polsce jeszcze nie jest ono aż tak zauważalne, ten wzrost bezrobocia, ale tu pojawia się inny znowu problem, bo my jesteśmy przyzwyczajeni. U nas nie tak dawno jeszcze bezrobocie wynosiło 14%, a nawet 20%, więc dla nas straszenie bezrobociem 10% myślę nie robi wrażenia dla wielu osób. Tym bardziej część osób jeszcze nie straciło pracy, część osób jest dopiero na okresie wypowiedzeniowym ze względu na okres pracy. To też osłabia te poczucie, że ta pandemia w jakiś sposób wpływa na moje osobiście życie. No i im bliżej będzie to zagrożenie, to ryzyko, to podejrzewam, że oceny mogą znowu zmienić się. Ale tu pojawia się znowu pytanie, na ile osoby, które straciły pracę, na ile osoby, które faktycznie gdzieś są związane z chorobą, gdzieś ją widziały wśród bliskich, wśród znajomych, na ile odpowiadały w ankiecie? Nie jesteśmy tego w stanie dokładnie zbadać. Oczywiście pytanie takie w ankiecie pojawia się. No niemniej jednak
Prawdopodobnie osoby, które utraciły pracę, one w mniejszym stopniu są skłonne odpowiadać w ankiecie. Chociaż na niektóre pytania widać, że faktycznie takie osoby, które tracą pracę, które albo mają swoje przedsiębiorstwo i widzą, że źle się dzieje w ich przedsiębiorstwie, to osoby odpowiadają. Bo tutaj znamienne jest w pytaniach takich, w których ankietowany mógł troszeczkę szerzej odpowiedzieć, takim wołaniem o pomoc wydawało się bankrutuje z kilkunastoma wykrzyknikami, które oznaczało, że faktycznie boję się, że ta moja praca jest zagrożona, dlatego że nie mam zleceń, bo to dotyczyło osoby, która posiadała swoje przedsiębiorstwo. W takiej atmosferze jednak, która, no, tak mówisz, może się pogłębiać, tak, strachu przed bezrobociem czy koniecznością jakby jednak dalszego ograniczania swoich potrzeb czy upadku tych firm, czy badani boją się wzrostu ubóstwa? Czy wy jako badacze myślicie, że to będzie jakby coś, czego szybko doświadczymy? Zarówno indywidualnie, jak i zobaczymy w skali społecznej? Ja myślę, że tak. Wzrost ubóstwa prawdopodobnie nastąpi. Z tego względu, my oczywiście nie badaliśmy ubóstwa obiektywnego, bo nie, wiemy, że w badaniach ankietowych jest to dosyć trudne do zbadania ubóstwa obiektywnego. Obiektywnego, może wyjaśnię, chodzi o takie ubóstwo, które jest mierzone za pomocą dochodów i jednocześnie za pomocą takich progów ubóstwa ustawowego, minimum egzystencji, czy też relatywnego. To są takie progi ubóstwa wyznaczone odgórnie, powiedzmy. No i to bada, rozumiem, Główny Urząd Statystyczny. To bada Główny Urząd Statystyczny. My badaliśmy ubóstwo subiektywne, czyli poczucie ubóstwa ankietowanych. Ono wcale nie musi oznaczać, że ci ankietowani są faktycznie biedni. To wcale nie musi oznaczać, że ci ankietowani faktycznie temu ubóstwu podlegają. Bo teraz powstaje pytanie, no tak, czy jeśli ja mam Mercedesa, to ja jestem ubogi? Jedni powiedzą, no jak, mam Mercedesa, no przecież musi być osobą zamożną. Ale z drugiej strony, ale ja mam poczucie, wszyscy moi znajomi mają po 3 takie samochody. Więc właściwie albo to ja Mercedes jestem... Albo mój Mercedes ma 20 lat. Albo mój Mercedes ma 20 lat. I teraz jest takie poczucie, no mam gorzej niż inni. I to z tego wynika ubóstwo subiektywne. My zadaliśmy dosyć proste pytanie, które wynika już z dawnych pytań zadawanych jeszcze przez Delika. I to pytanie po prostu brzmi, czy z aktualnymi twoimi dochodami możesz wiązać koniec z końcem? Bardzo proste pytanie. I jakie są odpowiedzi? No i tutaj jest dosyć, pojawia się niebezpieczne, bo tu są jakby 3 progi można wyróżnić. Nie. No to już to jest takie skrajne ubóstwo subiektywne. Nie, ja nie mogę zapewnić swoich potrzeb, nie mogę zrealizować, nie mogę kupić jedzenia, nie mogę kupić ubrania, ale też nie mogę wyjechać na wakacje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ten poziom tego skrajnego ubóstwa subiektywnego nie jest taki najgorszy, chociaż jeśli pomyślimy, że 6-8% osób w takim skrajnym ubóstwie subiektywnym żyje, no to już jednak nasze poczucie, no 6-8% z 40 prawie milionów, no to już jest znaczna grupa. I to jest ten poziom najgorszy. Te osoby faktycznie podejrzewam, że ich sytuacja jest skrajna. Ale jest drugi poziom tego ubóstwa. Mogę realizować potrzeby, ale nie wszystkie. Mogę, ale z trudnością. Dokładnie tak brzmiało pytanie, odpowiedź, tak? Ale z trudnością. No i tu jest ta sytuacja takiego bardziej zagrożenia ubóstwem niż faktycznego tego ubóstwa skrajnego. No i tutaj się pojawia kolejne 40% osób. I co interesujące, optymizm ankietowanych pomiędzy dwoma etapami wzrasta, ale to było jedno z nielicznych pytań, gdzie ankietowani stwierdzili, że jednak w większym stopniu są zagrożeni tym ubóstwem niż 2 miesiące temu.
Tutaj ten odsetek osób pomiędzy tymi dwoma etapami wzrósł. No i trzeci oczywiście poziom, to tak, bez problemu, no to te osoby uznajemy, że nie są zagrożone ubóstwem. One tak uznają. Tak, my uznajemy poprzez to, że one tak odpowiedziały w ankiecie. No i tych osób jest najwięcej w tych badaniach. No, zobaczymy, bo we wrześniu chcemy zrobić trzeci etap badań. Zobaczymy, czy to przybliżanie się tego ryzyka ubóstwa faktycznie nie spowoduje, że tutaj znowu ta środkowa, może ta najniższa grupa będzie rosła. Nie wiemy, ale już się jestem zaciekawiony, jak te badania wyjdą w marcu, we wrześniu, w marcu, nie? A jeszcze chciałam spytać o taką bardzo interesującą kategorię, którą tam w raporcie wprowadzacie, to jest ubóstwo społeczne. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Ubóstwo społeczne. No, ubóstwo społeczne, my to definiujemy jako brak możliwości realizacji tych potrzeb związanych z kontaktem ze społeczeństwem. Poprzez udział w kulturze, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, poprzez udział w chociażby korzystaniu z tego wypoczynku. I to nazwaliśmy ubóstwem społecznym. I czy to są bardzo, jakby te wyniki są rozbieżne? Czy to jest tak, że ci wszyscy, którzy odbierają swoją sytuację, jako to powiedziałeś o tych 6%, tak? To te wszystkie osoby z definicji w zasadzie wchodzą w tę kategorię tego ubóstwa społecznego, czy to wcale nie jest tożsame? No właśnie, nie jest tożsame. Co ciekawe, ja próbowałem zrobić takie porównanie osób, które są skrajnie ubogie, z poczuciem właśnie tego ubóstwa społecznego. Co się okazuje, część osób, które jest skrajnie ubogich, ma poczucie, że w jego życiu wszystko jest w porządku. Nic takiego się nie dzieje. Poza niemożliwością związania końca z końcem. Dokładnie. Tak? I to jest właśnie ciekawa odpowiedź. To już w Niemczech w latach 80. Zapf prowadził takie badania. On nazwał to paradoksem satysfakcji i dysonansem niezadowolenia. Takie uknął dwa pojęcia, które ja często z nich korzystam, bo to jest dosyć ciekawa kategoria, że z jednej strony mówię, no tak, nie realizuję potrzeb, a z drugiej strony uważam, że całe moje życie jest w porządku. Nic się takiego nie dzieje w moim życiu, co by powodowało, że oceniłbym je negatywnie. Oczywiście na to wpływ ma wiele elementów, bo chociażby posiadanie rodziny, chociażby relacje ze swoją rodziną, chociażby relacje w pracy i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów wpływających jest bardzo dużo. No niemniej jednak my te ubóstwo próbowaliśmy jakby zweryfikować, czy faktycznie osoby, które podają, czy wskazują, że są ubogie lub są zagrożone tymże ubóstwem subiektywnym, czy one faktycznie w innych wymiarach wskazują na niezaspokojenie potrzeb. I okazuje się, zadaliśmy jeszcze jedno pytanie związane z w ubóstwie mówi się te poziomy dobrobytu. Zadaliśmy 7 bodajże jest takich poziomów dobrobytu. Realizuję potrzeby i jeszcze odkładam na przyszłość. Realizuję potrzeby, ale już nie oszczędzam. Realizuję tylko najważniejsze potrzeby. Realizuję tylko i tak dalej w dół, aż do momentu nie realizuję potrzeb. Zadaliśmy pytania również takie. I okazuje się, że to w dużej mierze pokrywa się z tymi odpowiedziami subiektywnego ubóstwa. Ale co znowu interesujące w tych badaniach marcowych, czy właściwie kwietniowych i badaniach czerwcowych, to, że ta grupa osób, czy ten poziom dobrobytu spada, zmienia się. Schodzą te osoby w tym poziomie dobrobytu coraz niżej. A jeśli jeszcze dodać do tego, że osoby, które odpowiadały czy w pierwszym, czy w drugim etapie badań, porównywały swoją sytuację do sytuacji sprzed pandemii, to widać, jak znacznie zmieniła się ich sytuacja życiowa. No właśnie, mówimy tutaj
o poszczególnych osobach czy gospodarstwach domowych, prawda? Bo to była ta wasza jednostka badawcza, a jak to już wpływa, czy wpłynie na całą gospodarkę, no bo to w gruncie rzeczy też jest bardzo istotne. No właśnie, te pytania odnośnie deprywacji, czy tego niezaspokojenia potrzeb mają kluczowe znaczenie dla gospodarki, bo władza powinna przeczytać, w których potrzebach zajdą największe zmiany, z których potrzeb będzie trzeba zrezygnować, a to dlatego, że w tych potrzebach, czy w tych przedsiębiorstwach, które przedsiębiorstwach i powiedzmy firmach generalnie, które realizują te potrzeby, największe jest zagrożenie ich upadku. Więc jeśli to są potrzeby związane z wypoczynkiem, no to już widzimy, że w tarczy ochronnej dzisiejszy rząd wyszedł w jakiejś tam części oczekiwaniom poprzez chociażby bon turystyczny, ale odzież i obuwie. Teraz jest pytanie, no jeśli my będziemy musieli zrezygnować z potrzeb. Tutaj są też dwa możliwe rozwiązania. Czy ja zrezygnuję z potrzeb tych takich wyższego rzędu, czyli tych dóbr droższych i będę kupować te najtańsze odzież i obuwie, czy ja po prostu w ogóle zrezygnuję z tych dóbr. No i teraz, jeśli pomyślimy, że osoby będą kupować buty, będą kupować spodnie, koszule, ale muszą ograniczyć te swoje potrzeby, to czy nie stanie się tak, że one zaczną kupować tańsze produkty, chociażby sprowadzać z zagranicy, z Chin czy z Bangladeszu i przez to nasze polskie firmy będą na tym mogły tracić. No tu jest teraz pytanie, no bo trzeba się zastanowić, czy w jakiś sposób nie trzeba polskiemu przemysłowi w tym momencie odzieżowemu pomóc. To już jest rozwiązanie dla władz wyższych. My tego nie powiemy. Ja tego też dokładnie nie zbadałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim zakresie taka pomoc byłaby potrzebna. Ale tutaj też się pojawiają kolejne elementy rezygnacji z takich potrzeb jak kultura, spędzanie czasu wolnego, czy też dalej związane z korepetycjami, to też z będzie, edukacją. Z edukacją, ogólnie. Tak. Mhm. To też będzie pewne zagrożenie dla, no chociażby z jednej strony rozwoju, ale z drugiej strony dla takich firm, czy możliwości dorabiania przez część, czy chociażby studentów. Tak, na instytucje kultury bardzo się boją, że ludzie, nawet jak będzie można, to nie wrócą, tak, do teatru, do kin, jednak z obawy, albo w ogóle nie da się tych instytucji otworzyć na nowo i to jest bardzo duże zagrożenie. W rzeczy samej, no już teraz, jak się idzie do teatru, to co drugie miejsce wolne, a przecież wiele teatrów, chociażby w Warszawie, w większych miastach, to są teatry prywatne, czy będące właścicielem jest fundacje, które no, nie mogą sobie pozwolić na puste miejsca, bo muszą opłacić oświetleniowców, muszą opłacić dźwiękowców, muszą opłacić no, aktorów przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. No, jest to pewne ryzyko, niesie ta pandemia, czy pandemia z jednej strony, a z drugiej tak zwany ten lockdown, czyli te zamknięcie części przedsiębiorstw, części jednostek generalnie, chociażby tych teatrów. Czyli we wrześniu kolejna fala badania, czy to będzie ostatnia, czy... Czy się szykujecie jako instytut do prowadzenia tego w trybie ciągłym? Myślę, że póki co we wrześniu będzie ostatnia faza badań, ale te badania są tak interesujące i te zmiany są tak ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a mam nadzieję, że nie tylko z mojego punktu widzenia, że być może faktycznie takie badania będą powtarzane częściej. No oczywiście może już nie w tym kontekście pandemii, no ale niemniej jednak również w kontekście no, całego społeczeństwa, ubóstwa, poziomu życia. Co jeszcze ważne, nie powiedziałem tego wcześniej w badaniach, ale teraz tak sobie przypomniałem, no, skoro jesteśmy tutaj we Wszechnicy i skoro zajmujemy się wsią, to ja nie powiedziałem najważniejszego, myślę z punktu widzenia też odbiorcy. Jak odbierają mieszkańcy wsi sytuację w stosunku do mieszkańców miast? No, jeśli będzie takie proste porównanie wieś-miasto,
to minimalnie gorzej sytuację faktycznie oceniają mieszkańcy wsi. Ale teraz musimy sobie zdać sprawę z dwóch takich założeń. Pierwsze, że miasto nie jest jednorodne, bo są miasta 500 tysięcy mieszkańców, a są miasta 20 tysięcy mieszkańców i one zachowują się całkiem inaczej. Jeśli teraz byśmy porównali z tymi miejscowościami, no to wiadomo, w tych największych miastach to poczucie pogorszenia własnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest znacznie mniejsze niż w tych miastach 20 tysięcy, czy później jeszcze tych średnich około 100 tysięcy mieszkańców. Ale teraz też musimy pomyśleć, że tak naprawdę wieś nie jest jednorodna, bo wieś to pewien taki agregat łączący ze sobą z jednej strony te wsie takie rolnicze, z drugiej strony wsie niezwiązane z rolnictwem przy dużych miastach, a jeszcze tam z innej strony wsie takie peryferyjne, daleko oddalone od miast jakichkolwiek, czy to powiatowych, czy wojewódzkich. No i tutaj jest też interesująca sytuacja, bo im dalsze położenie tych wsi, tym sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców jest coraz gorsza. Ale niezależnie od pandemii, ona po prostu taka jest. Ona jest tak, ona jest gorsza dwutorowa, niezależnie od pandemii, a z drugiej strony związane chociażby te wsie peryferyjne. One często nie miały połączenia z powiatem, czy z miastem powiatowym, czy z tym wojewódzkim. Komunikacyjnego, oczywiście komunikacyjnego. A teraz dodatkowo przewoźnicy, bardzo często prywatni przewoźnicy, stwierdzili, no tak, właściwie te osoby nie jeżdżą, albo jeździ tylko kilka osób do tych miast powiatowych. No to należy zlikwidować te połączenia i oni są dodatkowo jeszcze wykluczeni komunikacyjnie chociażby. Czyli też widzimy tutaj kolejne zadanie dla władz publicznych. No właśnie. Teraz pytanie, w jaki sposób spowodować, aby zwiększyć możliwości przemieszczania się tej ludności. Ja wiem, część osób powie, że im większe oddalenie od miasta, to większość ma jakiś samochód i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no ale nie możemy, że tak powiem, oddawać takiego pola manewru tylko mieszkańcom wsi. No, no, od czegoś też jest władza. No, poza tym samochodu nie mają starsze kobiety. Dokładnie. Dzieci nie mają prawa jazdy, także to nie jest tak, że samochód rozwiązuje kwestie komunikacyjne. Dokładnie, bo chociażby w sprawach takich zakupowych, takich najdrobniejszych zakupów, później okazuje się, że mieszkańcy są zdani tylko na lokalne sklepy, a więc też ich oferta jest ograniczona no, siłą rzeczy. A jak oferta ograniczona, no, to też moje możliwości nabywcze są, im są mniejsze, no to tym gorzej dla mnie oczywiście. To co, zachęcamy naszych widzów czy słuchaczy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie badania? Koniecznie. Ja zakładam, że każdy, kto posłucha naszej rozmowy, to już nie może się doczekać, żeby we wrześniu wypełnić ankietę. Zakładam, że wiele osób już wypełniło ankietę i bardzo dziękuję zarówno Fundacji, jak i Wszechlicy za pomoc w propagowaniu ankiety na swoich stronach, czy też na społecznościowych portalach, za co bardzo dziękuję. Z wielkim przekonaniem i przyjemnością to zrobiliśmy i czekamy na tę trzecią falę. Kiedy to będzie? Ta trzecia faza zakładamy, że będzie we wrześniu, co wynika też z tego, że po pierwszych badaniach Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Centrum Doradztwa Rolniczego stwierdziła, że wesprze nas w tychże badaniach, za co bardzo również dziękuję. No i ze względu na naszą umowę te badania muszą zostać przeprowadzone we wrześniu, tak żeby porównać tę sytuację. Ale ja myślę, że sytuacja w zakresie koronawirusa i też reperkusji dla naszego zdrowia, ale też sytuacji ekonomicznej jest tak płynna, że może się okazać, że te badania będzie trzeba zrobić w innym terminie.
Żeby zobaczyć te zmiany, ale przede wszystkim, żeby wyłapać te najciekawsze elementy związane z tą pandemią, ale też z naszą sytuacją społeczno-ekonomiczną. Więc mam nadzieję, że pandemia nam nie pokrzyżuje jakoś wielce planów. Niemniej jednak myślę, że takie małe przesunięcia w tym wrześniu, czy to będzie początek, czy może koniec, mogą nastąpić. Bez względu na to, jaka będzie ta data, na pewno mogę powiedzieć, że z naszej strony nadal będziemy zachęcać do wypełniania ankiety. A teraz bardzo dziękuję za rozmowę i szykuję się na następną. Ja również dziękuję za rozmowę i zachęcam do zapoznania się z raportem, który myślę lada moment pojawi się na stronach zarówno Instytutu, jak i wierzę, że Wszechnicy. Bardzo dziękuję. I Witryny Wiejskiej. I Witryny Wiejskiej, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.